Siemka, dzisiaj przyjechała Honda Odyssey 06 rok z takim o problemem. Tak ta fura wygląda. A co tu się stało? Pasek sobie spadł. A tam... Spadł, urwał się napinacz, tutaj to świecące takie. Urwała się śruba, zaraz spróbuję pokazać. A teraz widać, taka gruba śruba się urwała. Jakiś powód miała na to? Zaraz zobaczymy, o co chodzi. Śruba urwała w tym miejscu. Żadny śrub nie jest, tu jest ślad pewnie od paska. Stąd się ta śruba urwała. To jest taki brakiet, który trzyma kompresor. Także trzeba będzie ściągnąć kompresor. Ten brakiet ściągnąć, wywiercić tą śrubę urwaną i wkręcić nową, ale nie wiem czemu. Nie znalazłem powodu, czemu by się ten pasek miał urwać. Mamy wyciek. Wyciek płynu do wspomagania. Płyn kierowniczy. Nie wiem czy widzicie, ale tu jest mokre. Tam jeszcze taka kropla sobie zwisa. Tam gdzie ta śruba, ten czarny plastik przechodzi. Tam jest taki o-ring. Przydałoby się go wymienić. No jednak musiałem wyciągnąć ten brakiet. Próbowałem tą dziurę wywiercić w złamanej śrubie, ale mi to nie wyszło. Jak widać, troszkę zacząłem, musiałem większym wiertłem to próbować robić. Mniejszym się nie dało, bo nie mam takiego pod kątem wiertarki, czy jak to nazwać, żeby takie mniejsze wiertła wsadzić, tylko mogłem tylko takie właśnie duże. No ale tak każdy wie, że ciężko zacząć dziurę takim większym wiertłem, zaczyna się od mniejszego, także musiałem to wyciągnąć. Cel tego wiercenia jest taki, żeby na tyle dziurę głęboko wywiercić i rozmiarowo dużą, żeby takie któreś z tych jakby odwrotnych wierteł tam wsadzić i śrubę urwaną wykręcić. Złamało się za płytka dziura.
robimy to inaczej. Za dobrze nie wygląda. To była ta nieudana. Tutaj ta udana. Będę jeszcze mógł ją użyć gdzieś. Prawie wygląda jak fabryczna śruba. Tutaj troszkę przyszlifować. Jak nowa. Oczywiście akurat takiego gwintownika nie mam. Chyba trzeba będzie zainwestować w jakiś konkretny zestaw. Ale z tej śruby, co dopiero wykręciłem, zwyczajnie zrobię. Tak wygląda prawdziwy gwintownik. Tak wygląda bardziej prawdziwy gwintownik. Zobaczymy, co się stanie. Jest popsuty, jak widać na samej górze prawie, tam głębiej dobrze wygląda, tutaj z drugiej strony, to jakby dookoła tutaj jakieś 3-4 gwinty w dół, no także trudna sytuacja, jak widać ten głębiej jest idealny. Powiedzmy, że 70% śruby będzie siedzieć w dobrym gwincie. A więc tak wygląda sytuacja. Klient zdecydował na nowy brakiet. Także nowa śruba. Powinno być dobrze. Jeszcze dam dla pewności niebieski klej na śrubę. Odpalimy silnik i będziemy obserwować. 99 dolarów od dealera. Takie coś. Tamten cały brakiet siedzi. Nie nagrywam tego, bo tutaj nic nie widać. Jak ja tam ręce wsadzę, to już kamera tam nic nie będzie widziała. Także tutaj sobie tak położyłem kompresor. Nie, bo nie trzeba go
podpinać, tylko na bok. Coś takiego. Tak to wygląda. Nowy napinacz. Zero luzu. Tak jak mówiłem wcześniej, chyba mówiłem, że uważam, że to było właśnie wina tych gwintów tam w tym starym rakiecie, tak? Po prostu ta śruba, ten wen ma przejechane 240 tysięcy, 250, no dużo, no, także ta śruba już była wykręcana, wkręcana wiele razy, ten gwint już się osłabił poprzez wibracje jakieś tam, to już też przecież tyle mil to wibracje już w tym silniku są jakieś, to jest gwarantowane. Ta śruba się pewnie poluzowała, no i zaczęła troszkę wychodzić, pasek się zaczął źle wędrować po tych wszystkich pulis, więcej wibracji, no i po wszystkim pasek spadł w czasie jazdy, zanim spadł zaczął piszczeć, 4 dni piszczał, no oczywiście niech tam sobie piszczy, no nie? Co tam, może kiedyś przestanie? No i przestało, kierowca stracił wspomaganie, ładowanie, no ale się doczłapał. Jeszcze dotorkujemy obydwie śruby na napinaczu, górna, ta większa, co się urwała, ma być na 54, a ta dolna na 16. Teraz należy jakby odpowietrzyć ten cały właśnie napinacz. On jest hydrauliczny. Jest to 19. Procedura jest taka, żeby po prostu go naciągnąć powoli. No tak. Widzieliście, co się stało. Także żeby temu zapobiec, zrobimy ten bleeding procedure na imadle. Zrobiłem to samo na poprzednim, na tym popsutym, ale nie imadłem, bo nie zrobiłem po fakcie imadłem, i jak pierwszy raz zaciskałem, to ciężko szło. I następne dwa razy lżej szło. Tutaj widzę, że jest zaraz różnica, nie idzie tak ciężko jak ten pierwszy. Pierwszy raz na tym poprzednim. Także możliwe, że coś tam z tamtym mogło być nie tak. Nawet nowe części mogą być z jakimś defektem. Różnie bywa. I przyjeżdża taki klient do warsztatu, czy nawet niektórzy z was. Mechanik wymienia, co ma wymienić, daje nowe części, a to na drugi dzień znowu to samo. No nie? Łożysko hałasuje, albo alternator nie działa, albo rozrusznik nie odpala. Nie wina mechanika. Wina fabryki, tam gdzie ta część była robiona. Wiem, że to może być denerwujące, no ale jest jak jest. Procedura mówi, żeby to zrobić 3 razy. Ja to zrobię, nie wiem, 6 razy, ile tam już zrobiłem. Myślę, że starczy. Ok, podejście numer 2. Nowy napinacz, śruby dotorkowane, górna 54, dolna 16. Elegancko. Coś było nie tak z tamtym. Tutaj normalnie jedną ręką mogę teraz to robić. A teraz pasek. Teraz mi się kompresor.
kompresor włączył, wyłączył, że to działa. Jakby coś tam było nie tak, to by pewnie pasek troszkę zapiszczał. No idealnie. Znowu kompresor. Tam wyżej pompa. Od wspomagania kierownicy. A więc to już koniec tego dziwnego problemu spadającego napinacza w Hondzie Odyssey. Przejechałem się, wszystko jest ok, na razie, zobaczymy co będzie. Na pewno powiem klientowi, żeby wrócił po 2 tygodniach i sprawdzę to jeszcze raz. Czy ta śruba tam siedzi na swoim miejscu, ale powinna. Także dawajcie łapki, subskrybujcie. Dzięki za oglądanie, do następnego.